To pierwsze takie wydarzenie w Trzebnicy. Gminna hala widowiskowo-sportowa imienia dolnośląskich olimpijczyków zamieniła się w ring kontry MMA. Jest to wydarzenie sportowe mieszanych sztuk walki, które ściąga sportowców z Dolnego Śląska, ale również z innych części Polski. Tym razem na ziemi trzebnickiej spotkało się 26 zawodników. Fani mocnych wrażeń mieli okazję zobaczyć 13 walk w formułach K1 i MMA. Towarzyszyliśmy fajterom w trakcie ważenia. To tradycyjnie odbyło się dzień przed walkami. Przygotowywałem się jakieś tak ściśle pod tą galę, 10 tygodni. Od 3 stycznia się zaczął mój okres przygotowań typowo pod tą galę. Także wszystko tutaj miałem po prostu dopięty na ostatni guzik, treningi 2 razy dziennie. Plus no 10-11 treningów tygodniowo łącznie. Przygotowania były głównie tlenowe, tak, wysiłkowe, wszystko co trzeba pod MMA. Na koniec tylko jakieś delikatne zrywki i nic poza tym. Mój proces wyglądał tak, zacząłem w listopadzie już treningi w elitarnych w Obornikach Śląskich pod Łukaszem Borowskim. Przygotowania trwają zazwyczaj 12 tygodni. Polegają one na budowaniu siły, na budowaniu wytrzymałości tlenowej, na budowaniu następnie mocy i szybkości na sam koniec. Podczas gali odbyło się 10 walk w formule MMA i 3 w formule kickboxingu. Wśród uczestników byli m.in. zawodnicy z Wrocławia Jakub Boczek i Oktawian Olejniczak, a Trzebnicę reprezentowali Jakub Krawiec, Kornel Kowalczyk, Jakub Zawada i Maciej Janik. To była pierwsza edycja Dolnośląskiej Gali Sportowej Mieszanych Sztuk Walki, ale jak zapowiadają organizatorzy, na pewno nie ostatnia. Tak, pierwszy raz w ogóle w Trzebnicy, nie wiem czy jakakolwiek gala była, więc my tutaj można powiedzieć wyszliśmy z przysłowiowego buta i raczej tutaj zostaniemy. Pas mistrzowski Marka Długozimy, burmistrza gminy Trzebnica, wywalczył Jakub Krawiec. Pas gminy wręcza burmistrz gminy Trzebnica, pan Marek Długozima. Oczywiście gratulacje od pana burmistrza, również zdjęcia będą. Jakub, gratulacje. Chciałbym podziękować mojej rodzinie, moim przyjaciołom, bo czasami mi się wydaje, że oni bardziej we mnie wiedzą niż ja w siebie. I z tego miejsca, kochani, chciałbym, żebyście jeszcze zrobili ogromny hałas dla mojego trenera, który przygotował mnie do tego. Wielkie brawo, proszę. I co? Dziękuję wam. Echo 24, Nina Jewtuszenko.